Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać albumik, który wykonałam dla siebie. I taki ważny dla mnie albumik, bo zgłosiłam go na konkurs. I nie to jest najważniejsze, tylko to, że ja już po prostu bardzo, bardzo dawno nie robiłam żadnej pracy na konkurs, a po prostu ten albumik skradł mi serce. Albumik według tutorialu Asi Szulik z weselnego kącika. Zrobiłam dokładnie taki sam jak ona, mam poza dziurkaczem i kilkoma elementami. Z tej samej kolekcji, tej samej wielkości, z tego samego papieru. Także albumik Asi tak mi się spodobał, że zapragnęłam mieć taki sam. Dlatego go wykonałam. Albumik jest wymiarów, czy już Wam mówię, 16 chyba. No, 16,5 na 16,5. Jeśli chodzi o okładkę, grzbiet jest dosyć długi, bo ma 8, szeroki 8 cm. Albumik ma 4 karty. Wykonany jest na kolekcji Craft O'Clock, słodziakowe stworki. Kolekcja jest cudowna. Jest tak kolorowa, cukierkowa, taka słodka po prostu. Bardzo mi się to spodobało. Tutaj od góry mamy kieszonkę i słuchajcie, bardzo się cieszę z tego albumu, dlatego że po pierwsze udało mi się go wykonać na konkurs, po drugie spróbowałam nowych rzeczy, a po trzecie fajne zdjęcia z fabryki lizaków, które po prostu aż tutaj się proszą o taką słodką oprawę, więc tym bardziej się cieszę. Nigdy nie robiłam, słuchajcie, takiej pracy, w której chciałabym tutaj coś wsunąć. Nie wiem, czy znajdę coś na szybko. Oczywiście, jak potrzeba, to nie mam. Może tak. Słuchajcie, nigdy nie robiłam takich kieszonek, żeby były za folijką. Tutaj jest folijka. Takich typowo na albumy. Na zdjęcia, więc bardzo fajna sprawa. Asia bardzo fajnie wszystko tłumaczy, jest bardzo dokładna we wszystkim, więc naprawdę dużo można wynieść. Zachęcam Was, żebyście dołączyli do grupy Asi i tam po prostu wszystkie informacje są na bieżąco, a na kanale Asi oczywiście pojawił się ten darmowy warsztat w 3 odcinkach. Albumik jest zawiązywany na gnieciucha. I co mamy w środku? On oczywiście nie ma jeszcze zdjęć. Wykonany na kraftowej bazie. W środku mamy dwie maty. Oczywiście tych mat może tu wejść więcej. Ja tych zdjęć z tej fabryki i zakupów nie mam też bardzo dużo, dlatego ten album nie będzie przeładowany. Ale gdyby była taka potrzeba, to spokojnie wejdzie. Tutaj używałam takiego dziurkacza, takich bąbelków. Kompozycja część rzeczy jest popodnoszona na taśmie 3D. Tutaj mamy matę na zdjęcie. Tutaj jest też podniesiony element. Fajnie jest ta kieszonka, bo ona wchodzi pod tą kartę. Więc tutaj nic nam się nie blokuje, w tym sensie, że nie trzyma nam tutaj żadna taśma ani klej. Po prostu od brzegu do brzegu kieszonka jest, wiecie, dostępna, więc na pewno więcej rzeczy tutaj też nam wejdzie. Album jest na zdjęcie 9x13, te mniejsze ramki, które tutaj widzieliście na okładce, to są na 7,5x10, może ciutkie mniejsze. I piękne po prostu kompozycje, starałam się robić tak jak Asia, bo bardzo mi się to podobało. Tutaj mamy kolejne dwie rameczki, w które możemy sobie coś wsunąć. A właściwie nie coś, tylko zdjęcie. I tutaj kolejna, bardzo fajnie, powiem Wam, że przekonałam się do tych folijek. Otwieramy na magnesik i mamy dwa miejsca na zdjęcia, tutaj jest puste. Można wkleić zdjęcie, można sobie coś napisać, także fajnie. I powiem Wam, co tutaj dla mnie taka nowość, to robienie takich grubszych tych zakładek. Ja przyznam szczerze, że zwykle jak robiłam albumy, to po prostu bigowałam i zaginam, ale faktycznie to wygląda bardziej estetycznie, bo jeżeli damy tu zdjęcia i coś na przykład napchamy do kieszony, to nam tak brzydko nie odstaje, więc bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie to wygląda. Kolejne maty na zdjęcia.
Znowu maty i rzecz, którą pierwszy raz w życiu zrobiłam. Naprawdę pierwszy raz. Foliowa kieszeń. Ja do tej kieszeni wsadziłam sobie trzy maty na zdjęcia. Asia tak zrobiła, bo nie chciała zasłaniać tych fajnych stworków. I rzeczywiście fajnie to wygląda, bo mamy to co prawda w środku przykryte matami, ale jak wyciągniemy, to odsłania nam się taki słodki widok. I tutaj z kolekcji były dwa tagi, ja sobie je podkleiłam też papierem kraftowym, żeby sobie na nich coś napisać, bo więcej tagów tutaj nie planuję. I tak się prezentuje ten słodki albumik. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się go robiło. Bardzo się cieszę, że Asia zrobiła ten tutorial. I ja w ogóle Wam powiem, że oprócz takich warsztatów, gdzie wykupywałam z kitem albumowym, to pierwszy raz chyba zrobiłam album z tutorialu z YouTube'a. Naprawdę. Nie licząc tego pierwszego storybek śniadaniowych, gdzie zaczynałam dopiero moją przygodę ze skrapem. Także fajnie. Bardzo się cieszę. Zapraszam Was na kanał Asi. Asia robi cudowne rzeczy. I ciekawa jestem, czy Wam się tak samo podoba ten album, jak mi. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki za wszystkie polubienia, za komentarze, za łapki w górę. I widzimy się w kolejnym filmie, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa.